przed akademikiem. So, this is the student dormitory, where you spend your days? Tak. Pokazałeś, Elizabeth, twój pokój. So, this is your room. I've never seen many of these things before. Anyway, regarding my request to visit your room, well, did it make you a little suspicious? Tak, to było trochę podejrzane. In truth, there's something I'd like to talk to you about. Pewnie, słucham. Zdecydowałeś się wysłuchać historii Elizabeth. During my forays into your world, I encountered many things. All of them are treasured memories. Each one a polished, glittering gem. Walking around the crowded Port Island streets, sampling the local cuisine, idling the hours away at the shrine, even attending your school for a day. That's when I came to a realization. Że chcesz odwiedzić cały świat w 80 dni? I had subconsciously been requesting to visit places that were more and more central to your life. Tak, to jest dziwne. And so today, I requested to visit the one place in your world that I could learn the most about you. I requested to visit your room. Wiem o tym. If I may be so bold. O nie, kolejna kurde... Nie. Elizabeth wzięła twoją rękę. Do you recall the day you gave me a tour of your school? Tak, pamiętam te dietetyczne jedzenie, które mi dałaś. How I mentioned that I felt very fulfilled when I touched you. O mój Jezu. Pamiętam. It was the first time I ever felt that way. Przestań się czerwienić. How did I feel so fulfilled after coming here? I can finally answer that question. I believe it's because I could feel what you feel and truly experience your life for the first time. We who reside in the Velvet Room wait with great anticipation for guests. Their arrival is our only link to the outside world and gives us a reason to be. Mm-hmm. By touching you like this, I can have that all for myself. Tego nie rób tego zbyt często. Myślę, że rozumiem. Put it more plainly. I'm naive to the ways of your world, and there must have been many times I seemed to act quite strangely. Tak, było dużo takich sytuacji. However, even I am not blind to the significance of calling upon a gentleman in his own room. Mhm. If you wouldn't mind. I'd like you to guide me through it. Przeprowadzić przez co? Thank you. Spędziłeś czas sam z Elizabeth, bawiąc się w koci łapci. I feel like a completely different person than the Elizabeth who first stepped into your world. Te koci łapci było niezapomniane. If I stay on this side any longer, I fear I will forget my duties entirely. And that would put you at a severe disadvantage, wouldn't it? That is why I'll draw a line under my visits here and remain on my side from now on. W sumie to trochę szkoda, bo te wypady z tobą, mimo tego, że szalone były, to... Thank you very much for acting as a guide on my journey of discovery. I'm very grateful. Nie ma za co. Though the sorrow may be sweet, let us part. Co się stało? Przepraszam, nagle przypomniałam sobie. Proszę, zachowaj to, co stało się w twoim pokoju, jako sekret. Tak, tak. Kurde, kolejna kurde... Jestem chyba ekspertem w zabawie w koci łapci, że one tak wszystkie się we mnie zadłużają. Dobra, leave. Ja pierdzielę. Więc... Tak, jedyne co mi zostało to tylko... grindzić Chihiro. Więc let's do this.
Yes. 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 I nieważne, czy znajduję, czy tracę te jeny, i tak mam mnóstwo pieniędzy. No, bawiłem się w koci łapci z dziwną babą w moim pokoju. Spróbuj myśleć pozytywnie. Dzięki. O, nie ma za co. Wybacz, ale myślę, że jestem jedyna, która jest najbardziej oszołomiona. Hał. Gdy nawet Reksio nie chce chodzić nigdzie. No cóż. Wiem. Nie musisz mi przypominać! A! Jest pudełko w twoim pokoju. Możesz się pod nim schować, jak Snake. Dzień dobry. Więc Maciek Kundel, zdecydowałeś się, co masz zamiar zrobić? Nie, jeszcze nie. Boję się. Nawet Ken Kundel ma doła. Co my zrobimy? No, oczywiście, że Ken ma doła. On w końcu jest dzieciakiem. On powinien mieć największego doła. O, Maciek Sandał. Więc myślałam. Chcesz ze mną teraz pogadać? Da, let's go. Klasy się dziś skończyły, ale dzień jeszcze nie. Tak, tak, chodźmy. Akcept. Paulownia Malk Szagal Cafe. Oczywiście ja stawiam, bo mam mnóstwo pieniędzy. Czas leci, kiedy wypijecie wasze driny. Czy tylko ja, czy ogrzewanie jest trochę zbyt mocne? Czuję, że mam kręćka. Nie czułam się zbyt dobrze ostatnio i nie mogłam dzisiaj nawet skończyć mojego lunchu. Chihiro wygląda na tego, na... No jest blada, o. Być może się przeziębiłam. Nie ma sprawy, ja mam 99 lekarstw, mogę ci dać połowę. Przepraszam, Maciek Sandał, ale czy możemy pójść do sklepu z narkotykami? Oczywiście. Zgodziłem się. Potrzebuję trochę lekarstw. Za niedługo wrócę. Chihiro weszła do apteki i wyszła z apteki. Co się tak śpieszysz, dziewczynko? Idziesz do twojego chłopaka? Dziwak zaczął gadać z Chihiro. Czego chcesz? Wyszłaś z apteki, nie? Co kupiłaś? Hym, hym? Kurwa, lekarstwo kupiła! A co mogła innego kupić? Krople do nosa. Zostaw mnie w spokoju, odejdź. Maciek Sandał. Patrz na niego. Kim jesteś? Nie boję się ciebie, powinieneś, bo mam smoka powietrznego. Zaraz cię zamrozi i zada ponad 2000 obrażeń, albo i nie, bo nie mam Akihiko i Aigis w drużynie. Ja muszę iść, moje ulubione anime jest teraz w telewizji. Na pewno High School of the Dead! Jesteś zwykle taki miły, Maciek-san, ale myślę, że możesz być ciężki, możesz być twardy, jeżeli musisz. Nie chodzi mi o to w zły sposób. Pomogłeś mi, Maciek Sandał, i już się nie boję, ale... Czemu wciąż się trzęsę? Mów do niej spokojnie. Jeżeli tak mówisz, Maciek Sandał, dziękuję, wszystko w porządku. Bo trzymanie rąk dla dziewczyny, która nie czuje się komfortowo wśród facetów, to chyba niezbyt dobry pomysł. Czemu nagle czuję się, że zaraz... Że nie będę mógł oddychać. Maciek Sandał, ja? Tak jest. I kurde, jeszcze trochę to ci pokażę moje skille w zabawie koci łapci. Normalnie padniesz. Wygląda na to, że Chihiro jest sflusterowana. Tak, tak. No naprawdę muszę być chora. Czuję, że moja twarz jest cała czerwona. I tak przy okazji dziękuję, że mnie dziś uratowałeś. Przepraszam! Zdecydowałeś się pójść do akademika, jak zwykle! Nikt mi nic nie powiedział, cześć i tak dalej.
Kurde, ja najbardziej to chyba gadam tylko z Rexiem. To normalne, bo to fajny piesek chyba. Nie chyba, tylko na pewno. W następnym tygodniu są egzaminy, tak? Jak moje akademiksy? Inteligentem jestem, więc wszystko będzie ok. Nie boję się, gdy ciemno jest, bo smok powietrzny za rękę prowadzi mnie. To się nie rymowało, ale nieważne. Hej Maciek, czy myślisz, że to zabawne? Mamy tyle rzeczy na głowie i wciąż musimy... I wciąż chodzimy do szkoły, jakby nic się nie stało. Prawda. Ale w końcu będziemy musieli się zdecydować prędzej czy później. Inaczej będzie za późno. Tak, tak, egzaminy, następny ten. Dawaj. A muzyka, kurde, nie pasuje do tej całej atmosfery w tej grze na razie. Cześć Yoko Ono. Sławna piosenkarka i feministka. Idziemy do tego, do świątyni, nabić punkty z Kichichiro i będzie git. Let's fucking go! Być może jeszcze zarobię trochę kasy. Tak. Albo stracę. W porządku, szczęście i... 10 000 jenów znalazłem, jestem zajebisty. Oh, hej! Hej! Minął tydzień od tego, kiedy Ryoji tutaj był. I mogłam spać przez 3 dni po tym. Czy myślisz, że to dziwne, że się boję? Oczywiście, że nie! Wszyscy się boją. Tak, masz rację. Naprawdę nie wiesz, jak bardzo musisz wziąć swoje życie... Zaraz. Granted, co to jest? Znam znaczenie tego słowa, ale... Nadany, udzielony, zgoda? Nie wiem, powiem, że to jak najbardziej korzystać ze swojego życia. Dopóki nie ma możliwości, kiedy będziesz musiał go stracić. To stracić. To ciężkie do wyjaśnienia. Hał. Kurde, Reksiu. Co śpisz sobie na dywaniku? Wygodny dywanik, nie? No, pewnie, że tak, tylko ogonkiem zamerdał. Dzień dobry, czy porozmawiałeś z resztą? Oczywiście, że tak. Rozumiem, więc czuję tak samo, mam takie samo zdanie jak inni. Nie możemy tak dalej z tym kontynuować. Musimy ze wszystkimi dzisiaj porozmawiać. Lunchtime. O! Hell yeah, kolejny level. Chcesz zaraz pogadać? Tak jest. Klasy się dziś skończyły. Ale zaczyna się coś innego. Tak. Tron. Mam Megatron w mojej łazience. To nie jest persona. Była to daj strip mall, sklep ze słodyczami. Tak, razem spędzacie miło czas. Co powinnam zrobić? Czytam ci w myślach. Chiro ma zakłopotane spojrzenie na jej twarzy, a kiedy wyszła ze sklepu. Więc jak jest? Aha, chodzi ci o sklep z tymi cukierkami? A, wybacz, miałem coś innego na mojej głowie. Coś ważniejszego! Chihiro... Kurde, no, przystańcie! Ja wiem, że mam zajebisty skill w koci łapci, ale... Pamiętasz ten moment, kiedy uratowałeś mnie od tego dziwaka, Maciek Sandał? Od tamtego dnia? Moje zdrowie nie było aż takie dobre. Doktor powiedział, że wszystko w porządku, ale... Myślę, że ci to powiem, Maciek Sandał, w końcu byłeś dla mnie taki miły. Ale nie myśl, że jestem dziwna, okej? Okay? Ostatnim razem ja, no wiesz, miałam to. Miałam o tobie sny! O każdej nocy, Maciek Sandał! Tylko twoja wyobraźnia.
Nie, nie chciałam być taka podła, ale... Jak to wyjaśnia te torby pod moimi oczami? O kurde, nie wściekaj się na mnie. Naprawdę trudno je chować przede mną. Chować je codziennie. Ale cieszę się z tego, że byłeś dla mnie taki miły Maciek Sandał. Ale któregoś dnia ja... Być może będę czymś więcej niż twoją przyjaciółką. Dziękuję bardzo. Zaranka. Jedyne to jest jedyne, co mnie obchodzi, kurde. A no i się wkurwi, jak zobaczę ją z inną dziewczyną, ale to już nie ma żadnego problemu, bo to jest jedyny social link na razie. O kurde, ominąłem poprzednie te. Specjalnie, kiedy na mnie tak patrzysz. Wybacz. Nie bądź dla siebie taka okrutna. Zawsze gadam o moich problemach, Maciek Sandał, a ty jesteś taki miły. Myślę, że zaczynam pokonywać mój strach przeciwko mężczyznom. Całe szczęście. Na razie mogłem rozmawiać tylko z chłopakami, których znam, ale teraz mogę patrzeć w ich oczy. Z twoją pomocą, Maciek Sandał, czuję, że mogę dać siebie jeszcze więcej. A dopóki to nie jest nic strasznego, nic mi się nie stanie. Jeżeli zrobisz zły ruch, to na pewno ją wkurzysz. Co zrobisz? Pogadaj z nią. Czy to wszystko? Rozczarowana. Wiesz, mógłbyś potrzymać moją rękę, jeżeli byś chciał. Okej. Dormitory Longe. Dobra, czas na dyskusję. Wszyscy się zebrali, nawet Reksio. Well, it's been a week. What are we gonna do? To nie jest aż taka łatwa decyzja do podjęcia. You okay, Fuka? You just seem so calm. We have to make a decision. I mean, it's been such a drag around here lately, and no one will go to Tartarus. To prawda. Nie było nas dawno w Tartarusie. You're right. We humans are quite resilient. We can adapt to any situation given enough time. So how about it, everyone? Why don't we talk about it? Już powinniśmy to zrobić od samego początku. Chociaż z drugiej strony to zrozumiałe, czemu tego nie zrobiliśmy. Have you made your decision, Tsunade-san? No. Nikt, kurde, nie może tak łatwo podjąć taką decyzję. But I don't plan on running away. So you're going to fight Nyx? I don't know. I mean, it's supposedly undefeatable. Zawsze można spróbować. What about you? What are your thoughts on it? Honestly, this is the first time I've ever really contemplated my own death. It's quite a sobering thought. I don't want to suffer, and I don't want to kill Ryoji. But either way, we still die. So there is no simple answer. No właśnie. W sumie nawet jeżeli rozpierdzielimy teraz Ryojiego, to umrzemy później, ale umrzemy. A jak w jakiś sposób rozpierdzielimy Nyx, to i tak później umrzemy, ale będziemy mieli więcej czasu na życie, no i warto, kurde, spróbować. Then do we all agree that we don't want to hurt Ryoji-kun? Ja się zgadzam. Is that how you feel? Well, I... It's okay, Fuka. I mean... It's not natural to choose how you're going to die. To prawda. What about you, Junpei? Have you decided? No. What's the matter? Scared? Oh, Yukari. What the hell do you mean by that? You think this is a joke? Junpei, I... We're going to die. Of course I'm scared. You all need to wake up. This is death we're talking about here. Wszyscy są cicho. Nie mają nic do powiedzenia. Then what do you want to do? Do you want to kill him? There's nothing I can do. He's the only one who can kill him. Tak. It's your fault in the first place. Pewnie. You had that thing inside you and didn't even know it. You raised it, damn it. This is all your fault. Zamknij ryj. Junpei. So you should do something about it. You're supposed to be special, right?
Ja też się boję. Stop it, Junpei. It's not his fault. And the only reason we've even been given a choice is because he carried it. I know that, damn it, but in my head, I might know. But even though I know thinking about it might not solve anything, I'm still scared, damn it. Wszyscy jesteśmy. I know how you feel, Junpei-kun. I'm scared too. Yeah, we're all scared. No właśnie. Yes. I can't stop shaking. Me either. I'm sorry I teased you, Junpei. I was just trying to lighten up the situation. Personally, I don't want to forget everything. I've learned so much since coming here. No właśnie. Yuka-chan, I'm sorry I kept yelling like that. I don't think any of us could have stood up to you right now, Junpei. So, don't worry about it. Right? You don't have to apologize. I know this isn't your fault. I didn't mean to lash out at you earlier. No. All right. I don't think we're prepared to make a decision just yet. Ryoji said he'll be back on New Year's Eve. So we still have some time to think about it. So until then, let's just try to live our lives as normally as possible. Można zawsze spróbować. How? Rexiomaru jest taki silny. On był w tej... A kurde... Shrine, kurde, świątyni. Całkiem sam. Nie chce żyć w przeszłości. Shinjiro Sandał pozwolił mi żyć, że dla jakiegoś celu. Nie martw się o to, co powiedział Junpei. Wiesz o tym, jak Ryoji Kundel był w środku ciebie. Jesteś wciąż sobą. Tą samą osobą, którą znaliśmy, którą byłeś wcześniej. Prawda? Pewnie, że prawda. Myślałem, że on kłamał. Myślałem, że gdybyśmy go powstrzymali, to by zatrzymało upadek. Ale myliłam się. A gdy jego zabijemy, stracimy wszystkie nasze wspomnienia. Więc niestabilny Tartarus, ale nieważne. Mam nadzieję, że Ryoji Kundel wróci do nas na Sylwestra. Ciekawe, co on teraz robi. Jestem ciekawa, czy wciąż płacze. Zastanawiam się, co Shinji by zrobił, gdyby był na naszym miejscu. Prawdopodobnie walczyłby przeciwko końcu świata z całą jego mocą. Tak, to właśnie by zrobił. Wybacz o to, chłopie. Pomagałeś mi przez ten cały czas, a... myślałem, że mój tata jest przegrywem, ale teraz wiem, jak on się czuł. Chłopie, to się... A gdzie Aigis? No tak, ona na naprawę pojechała. Status. W sumie dobrze się składa, że ją wytrenowałem wcześniej, bo... teraz do... I w sumie też Elizabeth do nas nie dzwoni i nie mówi, że Tartarus został otwarty, czy coś w tym stylu. Całe szczęście, że tak się nie dzieje, bo Aigis nie będzie w tyle. No. Czy mi się zdaje, czy na plakacie tam jest Jack Frost? Persona 3, tak jakby. Tak, P3 chyba jest. Tam niebieskie coś. Ciężko zobaczyć, co tam jest, bo to jest tylko grafika, nie? Tylko obrazek, a nie wyrenderowany cały pokój. Kurde, cały czas tylko chodzę wcześniej spać. Ale hej. Ta, nieważne. Kaktaj? O, udało się! Dzięki, Maciek. Aha, tak, jestem bardzo miły. Widzieliście moje włosy? Dobra. Chihiro do nas nie podeszła. Bo jej nie ma. Więc pójdę za nią się pomodlić. Żeby nikt jej krzywdy nie zrobił. Town map. Naganaki Shrine. Kurde, już cały miesiąc poszedł.
się ten... Chciałem powiedzieć się jebać, ale nie. Już minął, kurde, a ile ja nagrywam? Już chyba 3 godziny będą. W sumie mogę jeszcze posiedzieć z jedną. Chociaż... Może nie jedną, może pół godziny posiedzę, tak do, żeby na nagraniu były 2 godziny. Wiem, następnym razem będą egzaminy. Wiem, że będzie ciężko się do nich pouczyć, ale jeżeli teraz uciekniesz, nikt nie, to po prostu poddasz się, poddasz się już ze swoim życiem. Oj, proszę, daj mi znać, kiedy będziesz chciał iść do Tartarusa. Tak, daj mi znać też. Muszę trochę potrenować. Myślę, że dostatecznie potrenowaliśmy. Więc będę eksplorował go z tobą. Nie wyjdę z ringu bez zwycięstwa. Reksiu? Hał. Dobra. Myślę, że może uda nam się do tego 31 grudnia dojść w tej sesji. Ja cię kręcę. Tak jest. Bo w sumie nic już więcej nam nie zostało do roboty. Tak, tak, następny Monday, stay awake. Kurde, Chihiro znów nie przyszła. Które dni ona jest dostępna tak w ogóle? Na gadu gadu. Wtorek, czwartek i sobota. Ale pewnie nie ma jej dlatego, że egzaminy są i tak dalej. W sumie też ma... Też racja. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że uda mi się w takim razie jej zmaksymalizować town map. Ale tak, będę walił w nią te punkty, póki nie spotkam się z nią następnym razem. Ponieważ nigdy nie wiadomo. Muszę korzystać z każdej możliwej, kurde, możliwości. Carpe diem. Byłem... Modliłem się za Kichichiro. Hał. O! Może znajdzie homunculusa. Hał, hał, hał. A? Ktoś do ciebie podchodzi. O! Maciek Sandał. Cóż to za zbieg okoliczności, czyż nie? To znaczy, no... Wyczerpał nam się sos sojowy. Czy on gryzie? Nie, on tylko liże. Daje buziaczki. Jest taki trochę... Ja po prostu się trochę boję psów. Od kiedy jeden mnie zaatakował, kiedy byłam małą dziewczynką. No, Reksio, kurde, on Reksio atakuje buziaczkami tylko. Nic mi się naprawdę nie stało, ale od tamtej pory... Cóż, wygląda na bardzo mądrego pieska. Być może wszystko będzie w porządku. Oczywiście, że jest mądry, bo Reksio to fajny piesek. Hał! Pewnie! Reksio pomoże mi w podrywaniu dziewczyn.